Jeździectwo było moim marzeniem już w czasach dzieciństwa. Potem była długa przerwa i odrodziło się to już w dorosłym życiu, kiedy dosyć przypadkiem udało się kupić pierwszego konia. Dosyć nietypowo, niespodziewanie, ale przerodziło się w taką olbrzymią pasję, zamiłowanie. Mamy 3 konie. Jeden to jest Rubikon, to jest nasz pierwszy koń, i 2 klacze mamy. Dianę, najstarszą, i młodziutką śląską klacz Selenę. No i opiekujemy się nim jak możemy. Madzia jeździła konno i nie miałem wyjścia, po prostu musiałem się też nauczyć. 7 lat jeździmy konno razem, zwiedzamy, podróżujemy, rozwijamy się w tym temacie. Konie lubiłam od dziecka, od mamy się chyba zaraziłam, bo ona też uwielbiała konie. I pojechałam do kuzynki, do Warszawy na wakacje i tam nas wujek zapisał na taką półkolonię. No i chyba tak to się zaczęło. Rodzice przyjechali, zobaczyli jak to wygląda. Ja zawsze chciałam jeździć, oni nie pozwalali, mówili, że to jest niebezpieczne. Ale chyba się przekonali, wujek pomógł ich przekonać i zapisali mnie tutaj w okolicy do szkółki. Jak byłam mała, to uwielbiałam rysować konie, ciągle mówiłam o koniach, gdzieś w telewizji były konie, zawsze chciałam je oglądać. Także tutaj moja babcia może potwierdzić, że właśnie od zawsze te konie były, ale jakieś kucy gdzieś na jakichś festiwalach, festynach, gdzieś jakiś cyrk był z kucykiem, to tylko właśnie na te kucyki chodziliśmy, po prostu już chciałam wtedy jeździć. Jeżeli chodzi o samą naukę, to zaczęłam dość późno jeździć, przez jakiś czas jeździłam właśnie rekreacyjnie. Nauczyłam się podstaw, później właśnie kupiliśmy naszego pierwszego konia, na której też nauczyłam się później dalszych kolejnych kroków. Konkretnie jeździć sportowo, skakać coś, to zaczęłam. Jak kupiliśmy mojego drugiego konia, to już miałam chyba około 15 lat dopiero, także dość długa droga była do tego wszystkiego. I właśnie na tym moim drugim koniu tak naprawdę dopiero nauczyłam się takich rzeczy konkretniejszych. Zaczęliśmy skakać, jeździć właśnie sportowo na zawody. Moje pierwsze zawody na nim były. I tak się dalej rozwijaliśmy. Szukałam tutaj w okolicy jakiegoś pensjonatu, gdzie mogłabym trzymać konia. No i tak tutaj przyjechałam z tatą. Wiedzieliśmy, że tutaj taka stajnia jest. Przyjechaliśmy zapytać, no i już zostaliśmy. Kupiłam swojego konia i sobie trenujemy tak rekreacyjno, sportowo, takie jazdy. Moja przygoda z jeździectwem to tak w sumie ja nie miałem wyboru, bo ja tu się tak jakby, może nie tutaj, ale w stadninie się urodziłem, także no od zawsze te konie były i wiadomo było, że to będzie jakby takie moje zajęcie, jak to było zajęcie dziadka, taty, także zaczynało się na takich starszych koniach, wiadomo spokojnych, bo zaczynałem jeździć jak miałem 5 lat bodajże. Także mi jeszcze nogi na pewno za siodło nie wystawały, także koń musiał być spokojny, żebym sobie mógł dać radę. Ale no, to tak powoli wszystko do przodu szło. Potem zaczęliśmy jeździć na zawody. W sumie pierwszy raz na konia wsiadłam, jak miałam 4 lata. To dzięki mamie. Ona nas zabierała zawsze z siostrą do stajni i to właśnie dzięki niej tak na każdym etapie naszego życia gdzieś się przewijały te konie. No i tak zostało do dzisiaj. W stajni jestem tutaj praktycznie codziennie. No chyba, że w szkole mam za dużo zajęć, to wtedy przyjeżdża moja siostra, która mnie w tym wyręcza i zajmuje się wtedy lakim. No ale tak zawsze jakoś staram się pogodzić szkołę właśnie ze stajnią i staram się być tutaj codziennie.
żeby też trenować. Jeździectwo jest to dla mnie przede wszystkim możliwość wyciszenia się, spędzenia czasu właśnie ze zwierzętami, możliwość relaksowania się, no i po prostu możliwość też rozwijania swoich zainteresowań. To jest klub jakby naszej stadniny. Co prawda mamy osoby z innych stadnin też w naszym klubie. No i ten klub jakby pozwala nam trenować, mamy składki, za które kupujemy przeszkody i inne rzeczy potrzebne do treningów. No i w skład klubu wchodzimy ja, właśnie tu dziewczyny, które jeżdżą, jeszcze pani Tokarczyk z Gajówki z panem Piotrkiem. Jeździectwo jest dla mnie pasją, ale też pracą, bo znam jakby jeździectwo od każdej strony i wiem, ile wymaga to siły i pracy. Jesteśmy świeżo właśnie po treningu, to właśnie Laki się denerwuje, bo muchy, gorąco. I chciałby już do stajni. Uprawiamy szeroko pojętą turystykę konną, czyli przemieszczamy się wszędzie, gdzie tylko możemy. Jak tutaj nam się znudzi, to pakujemy konie do przyczepy i jedziemy w inne tereny. Także niekończące się przygody. Niech się napije, niech się napije. O, klub mi tankuje. Dobrze. Pływamy z naszymi zwierzakami w wodzie, w białce. Tu stan wody jest wysoki. Wprowadza się konia w ręku do wody. Już go trzeba troszkę schłodzić, a później ewentualnie na oklep sobie po rzece pochodzić. Przy okazji się chłodzą. Jest wyjątkowa bliskość rzeki, to jest tutaj taki nadzwyczajny atut Gajówki, że jest bardzo blisko rzeka i szczególnie w okresie lata można korzystać z kąpieli konnych, no to jest niesamowite przeżycie. Ekipa nasza jeździ po Morowie, zwiedza wszystkie łąki, lasy, tereny, jeziora, więc jest gdzie jeździć, bo są piękne widoki. Współpracujemy razem, wiadomo, dwie stajnie, blisko siebie, nikt na nikogo nie patrzy jakoś źle, tylko współpracujemy ze sobą. Myślę, że jest okej. Jeden z najtrudniejszych, moim zdaniem, sportów, nie? Bo jest para, jeździec i koń, tak? Mamy parę, która musi mieć dyspozycję dnia. Musimy mieć dużo empatii, wyrozumiałości, no bo pewne rzeczy koń nam nie powie, że coś jest nie tak, tak? Że ma dzisiaj słabszy dzień. Na pewno pokory dużo trzeba mieć w tym sporcie, zaufania po obu stronach. Tak, bo to jest ciężka praca, tego się nie da zrobić wsiadając na parę dni i sobie pojechać, bo to wymaga od nas dyscypliny, nie? Teraz córka też zaczyna jeździć. No, próbujemy, tak? Na ile będzie chciała, na tyle będzie jeździć. Nie zmuszamy jej.
bo twierdzę, że to nie ma sensu, żeby kogoś zmuszać. W juli wieku zaczynałam jeździć. I jakoś tak się drogi potoczyły, że całe życie związałam z koni. Gdzieś tam, wiadomo, różne rzeczy się dzieją, człowiek szuka swojej potem drogi, no bo wiadomo, koni raz jest, raz go nie ma, żeby jeździć. No to gdzieś tam znalazłam drogę po drugim dziecku, że może spróbuję sędziować. Nie wychodzi. Sędziuję, mam dużo tego, nawet czasami brakuje mi czasu. Mam być szczera, jeździectwo jest w tej chwili wszystkim. To była pasja od początku, miłość do koni. W pewnym momencie, jak miałam jakieś gorsze momenty w życiu, coś się działo, nie wiem, nawet jak jestem smutna, od razu jadę do stajni, wsiadam na konie i zapominam o tym wszystkim złym, co się dzieje. Wiadomo, że w jeździectwie też bywają gorsze dni, ale ponoć gorsze treningi uczą najwięcej. I muszę się z tym zgodzić, wtedy możemy się nauczyć najwięcej, możemy się nauczyć też własnej pokory do siebie. No dla mnie konie to jest nie to, że pewnego rodzaju terapia, ale no, to jest dla mnie życie po prostu. W momencie, w którym nawet miałam gorszą chwilę w jeździectwie, to do stajni przejeżdżałam chociażby po to, żeby pobyć przy koniach, bo tutaj przede wszystkim chodzi o zwierzęta, a sport to tak przy okazji. No, my skaczymy przez przeszkody, ale to jest tak na spokojnie, bez presji. Jeżdżę, bo lubię i jak coś z tego więcej wyjdzie, to fajnie. No ja myślę, że taka odskocznia od szkoły, taki odpoczynek psychiczny. Morów? No akurat mąż się pojawił w Prudniku, więc ja się przeniosłam do Morowa. Po prostu się spotkaliśmy tu w stadninie koni Prudnik, gdzie teraz jesteśmy, bo ja tutaj jeździłam w szkółce jeździeckiej, on przyszedł tu do pracy. No jakoś takie nasze drogi gdzieś się spotkały i później w Morowie mamy konie, tak. Praca zawodowa pozwala nam na spędzanie czasu tylko weekendowo. Przyjeżdżamy i jak pozwala pogoda i czas, to wyruszamy na podróże w teren, a jeśli nie, no to opiekujemy się końmi po prostu stacjonarnie. Mamy bardzo, ale to bardzo malownicze okolice, bardzo, bardzo urozmaicone, przepiękne. Góry, pagórki, lasy, łąki, pola, jeziora, zbiorniki, malownicze wioski okoliczne. Jest naprawdę co zwiedzać, jest gdzie się przemieszczać i o każdej porze roku naprawdę jest inaczej. Nie ma nudy, nie ma tych samych miejsc, za każdym razem jest inaczej. Tak samo wyjazd w teren, niby tą samą trasą, ale za każdym razem jest inaczej. Także pięknie tutaj jest.